Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrywałem ostatnio, wam rzuciłem odcinek, że Mazda odebrana, zrobiona. Poszło jednak trochę szpachli, taka była moja decyzja. I z ciekawości zapytałem pana, czy ciężko było dobrać lakier, ile poszło lakieru. No i pan mówi, że nie wie, czy było ciężko, czy nie, bo on się tym nie zajmuje. Tym się zajmują punkty, gdzie mieszają farbę. On tylko mówi, zawiózł klapkę i klapkę w lewo i kod farby. Kod farby to jest chyba ten 45B. I słuchajcie, mówi, że zamówił 0,17, czyli 170 ml. Trochę mu zostało. I poprosiłem, żeby mi to dał po prostu, żebym miał na zaprawki. Choć mówi, że to nie do końca jest dobre na zaprawki, bo to jest bardzo rzadkie pod pistolet. Chyba, że zostawię otwarte, to odparuje trochę. No teraz akurat to ten słoik mi się przewrócił i jest cały brudny z tego lakieru. W tym słoiku mniej więcej zostało tak, nie wiem, z 2 cm, to znaczy ja sobie przelałem. Ze 2 cm tu dziś zostało tego lakieru. No i pan mówi, że to kosztowało stówkę. Więc lakier na klapę 100 zł. Dużo czy niedużo? Nie wiem, napiszcie. Tak, nagrywam z ciekawości. Dzięki, trzymajcie się.